Pomóżcie nam wszyscy. Prosimy o wsparcie, otwarcie serc. W nocy z 31 sierpnia na 1 września doszło do katastrofalnego w skutkach pożaru. Spłonął bowiem dom bliźniak, w którego jednej części dwie osoby straciły życie. W drugiej części mieszkała 6-osobowa rodzina, która tej nocy poniosła wielkie straty. Świadomi sytuacji mieszkańcy Jaworzna zaczęli więc organizować pomoc dla poszkodowanych, których dzieci już dzisiaj, to jest 2 września, wróciły do szkoły. To właśnie szkoła w tej sprawie wzięła na siebie trud organizacji pomocy dla wspomnianej rodziny. Od godzin porannych pracownicy szkoły rozpoczęli zbieranie najpotrzebniejszych rzeczy, których znaczna część została przekazana adresatom. Po godzinie 8 dostałam informację, że w pożarze ucierpiała rodzina naszych dzieciaków szkolnych. W związku z powyższym ekspresowo tutaj porozumiałam się z panem Mariuszem Kowalskim, żebyśmy już od godzin porannych mogli wspomóc rodzinę, która ucierpiała w pożarze. I tak zaraz dzięki uprzejmości pana Mariusza i nieocenionej pomocy Rady Rodziców informacja o tym, że ucierpiała nasza rodzina szkolna, została przekazana rodzicom uczniów naszej szkoły. W związku z tym momentalnie zorganizowaliśmy najpotrzebniejsze ubranka dla dzieci, tak żeby bez przeszkód dzisiaj mogły spotkać się z nami w szkole i rozpocząć ten rok szkolny. Do godzin wieczornych dotarło do Pogorzelców chyba 6 samochodów pomocy, które tutaj koordynował pan Mariusz, więc na ten moment nasze dzieciaki w te najpotrzebniejsze rzeczy są zabezpieczone, spokojnie mogą rozpocząć rok szkolny. Wiele paczek zostało już przekazanych, więc by nie doszło do zasypania poszkodowanej rodziny zbyt dużą ilością rzeczy tej samej kategorii, to wskazano to, co jest najbardziej potrzebne. Po rozmowie z rodziną już wiemy, jakie obecnie potrzeby mamy, ponieważ już mamy ubrania dla dzieci, mamy te wyprawki szkolne, a w tej chwili będziemy potrzebować chemię, środki czystości, że można było coś posprzątać, umyć się, pasta do zębów, ręczniki, koce, kołdry, poszwy, tak żeby mogli na spokojnie mieszkać w tej chwili. Natomiast z dnia na dzień będziemy mieli pełną jeszcze taką listę aktualnych potrzeb rodziny, więc będziemy Państwu udostępniać to, co potrzebują. Na dzień dzisiejszy na pewno zbiórka pieniężna na zrzutka.pl. Jej celem jest zebranie środków, które pozwolą możliwie jak najszybciej powrócić poszkodowanej rodzinie do swojego domu. Znaczy to, że pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w odbudowie domu, w którym spłonął dorobek życia zainteresowanych. Zbierane będą także środki innymi metodami, w tym przez wolontariuszy pod kościołami. W kościele za porozumieniem z księdzem proboszczem będzie zbiórka, po każdej mszy świętej będziemy zbierać pod kościołem i pieniądze, i dary. Oraz do tego na zebraniu wolontariusze przygotują różne niespodzianki i może coś, jakieś ciasto, tak żebyśmy jeszcze mogli tutaj górę pieniędzy pozbierać. Prosimy o otwarcie serca i chęć dużą pomocy. W czwartek mamy zebranie z rodzicami i podczas tego zebrania też będziemy kwestować, żeby zebrać środki finansowe, żeby na bieżąco pomóc rodzinie. Wszystkich, którzy chcą pomóc, zapraszamy do przekazywania potrzebnych rzeczy oraz zachęcamy do udziału w zrzutce.